Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan Orestes Kowalski z kanału Everyday Hero postanowił odpowiedzieć na mój materiał. Zapraszam. Materiał zatytułowany jest Szokujące teorie księdza. Męczycie swoje psy. Odpowiedź ateisty. A na miniaturce jest informacja: zwierzęta lubią być jedzone. A więc wdzięcznie zatytułowany i oznaczony materiał. Wysłuchałem go i muszę powiedzieć, że wysłuchałem go, i to jest dosyć zaskakujące, wysłuchałem go z przyjemnością. Bardzo przyjemnie mi się tego materiału słuchało. Może jeszcze jedna uwaga wstępna. Logo mamy podświetlone na kolor najbliższy złotemu ze względu na święto, w które nagrywam ten materiał, czyli święto świętego Michała Archanioła. O tym, że materiał został nagrany, dowiedziałem się w sposób mało przyjemny. To znaczy zaczęły pojawiać się na naszym kanale pod tym filmem, który był komentowany przez pana Kowalskiego, zaczęły się pojawiać komentarze takie ewidentnie ze strony ateistycznej, ewidentnie ze strony empatycznych obrońców empatii. I byłem na początku trochę niemile zaskoczony tym, że po tym, jak zareklamowałem niejako pana Kowalskiego jako tą jaskółkę zdrowego rozsądku po drugiej stronie, zaprosiłem do kulturalnej dyskusji, że po tym wszystkim ci ludzie, którzy wysłuchali najwyraźniej materiału pana Kowalskiego, postanowili wrócić na nasz kanał i zaczęli pisać takie rzeczy, jak na przykład ta, którą pewnie montażysta zaraz wam pokaże. Nie ma w języku cywilizowanych ludzi określeń na takie obrzydliwe indywiduum w sukience. Nie było tych komentarzy aż tak bardzo dużo, to znaczy w sumie odnotowałem jakieś kilkanaście komentarzy. Wszystkie były w stylu takim pasywno-agresywnym, to znaczy to jest już bezpośrednio agresywne. Większość była taka w stylu, że weź ty, zamknij kanał i nic nie mów, albo no coś mniej więcej podobnego. I żadnego komentarza w stylu, o, fajnie, że taka dyskusja się toczy, że są dwie zupełnie różne strony, które chcą o kontrowersyjnych tematach porozmawiać. Z tego powodu trochę było mi faktycznie przykro, natomiast gdy już zabrałem się do obejrzenia tego materiału pana Kowalskiego, to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Teraz przejdę do omawiania jego treści. Najpierw pan Kowalski prosi w swoim materiale swoich widzów o zachowanie kultury, również w tych krytycznych komentarzach, co doceniam, odnotowuję i ja oczywiście również proszę o kulturę. I zwracam na to uwagę, że materiał pana Kowalskiego bardzo rzetelnie przedstawia moje poglądy. Jest to być może najrzetelniejsze przedstawienie w ogóle w jakiejkolwiek internetowej polemice, w jakiej do tej pory brałem udział, a więc pod tym względem to naprawdę chapeau bas, naprawdę czapki z głów, to jest naprawdę ewidentnie na bardzo wysokim poziomie. Ja ze względów realizacyjnych, montażowo-realizacyjnych nie będę pokazywał fragmentów wypowiedzi pana Kowalskiego, tak jak on to robił, co gwarantuje też największą rzetelność, jeśli oczywiście fragmenty nie są jakoś bardzo tendencyjnie wybrane, natomiast postaram się rzetelnie, uczciwie oddać te poglądy, tak jak je w tym materiale zrozumiałem. Najpierw pada pytanie, zarzut ze strony pana Kowalskiego, czy empatia jest podstawą moralności. To znaczy, pan Kowalski zauważa, że ja najwyraźniej jednak przesadzam, albo nieadekwatnie odczytuję tutaj rzeczywistość, gdy mówił, że są ludzie, którzy postrzegają empatię jako taką oś swojego życia moralnego, więc zwraca na to uwagę, że
żaden system filozoficzny nie może tak po prostu istnieć tylko na podstawie empatii, że chociażby trzeba wyjaśnić to, wobec kogo tą empatię odczuwać, a wobec kogo nie, jak jest, czy są jakieś kryteria, czy żadnych nie ma. I bardzo słusznie, to znaczy ktokolwiek, kto choć trochę właśnie refleksyjnie podchodzi do kwestii moralności, naturalnie będzie właśnie umiejscawiał empatię gdzieś w jakimś miejscu lepszym, gorszym, ale pośród innych rzeczy. Natomiast tutaj wskazywałem na osoby, które uczyniły z empatii faktycznie podstawę swojej moralności i nie sądzę, że to dotyczy, tutaj zarzut pana Kowalskiego się zgadza, nie sądzę, żeby to dotyczyło osób, które parają się w jakiś sposób filozofią, ale jestem pewien, bo doświadczyłem tego na własnej skórze, że jest wielu naszych rodaków, którzy uważają, że całą moralność można w zasadzie zastąpić odrobiną empatii. Słyszałem to wielokrotnie, może nie za każdym razem, ale bardzo często, gdy mówię o moralności katolickiej w moich materiałach, bardzo często można spotkać ludzi, którzy piszą komentarze, a przecież wystarczy trochę mieć empatii, i wtedy to już się wszystko rozwiąże. Po co takie dzielenie włosa na czworo? Wystarczy tylko trochę empatii. A więc o takiej postawie mówiłem w moim materiale Empatia gorsza od faszyzmu. I myślę, że właśnie te osoby, które bezrefleksyjnie rzucają się na innych, to są osoby, które swoją moralność w ten czy w inny sposób kształtują na podstawie jakichś emocji. Czy to będzie empatia, czy to będzie cokolwiek innego, ale będzie to rodzaj emocjonalnej moralności, która kieruje się właśnie tym, to może być też jakieś plemienne przywiązanie do czegoś lub kogoś. To tutaj jakby wszystko jedno, jaka to będzie emocja. Pan Orestes zaznacza, że on też wielokrotnie doświadczył agresji ze względu na to, że prezentuje treści wegańskie i też były jakieś bardzo wulgarne, chamskie teksty, których on doświadczył. I ja w ogóle mnie to nie zaskakuje. To znaczy, tak, tutaj znowu pan Kowalski ma rację w tym, że jest to ogólnie problem naszego polskiego społeczeństwa i w ogóle pewnie wszystkich w tej chwili społeczeństw, powiedzmy, naszego kręgu kulturowego, szeroko pojętego kręgu kulturowego, bez wątpienia. Natomiast dlaczego zwracałem tam na to uwagę a propos pana Bralczyka i dosłownie tej burzy nienawiści, która wybuchła? Dlatego, że jednak wyjątkowa skala tego zjawiska ujawniła się wtedy, gdy pan Bralczyk powiedział rzecz banalną, tak, że on uważa, że należy mówić, że zwierzęta zdychają, a nie umierają. I stopień tej nienawiści, która się wylała, był dla mnie bardzo zaskakujący i wskazuje na to, że po tej stronie, powiedzmy, takich obrońców, empatycznych obrońców zwierzątek, jest naprawdę bardzo wiele osób, które bardzo emocjonalnie do tematu podchodzą, tak bardzo emocjonalnie, że ta empatia jest dla nich niejako takim fundamentem rzeczywistości. Nie neguję tego, że również po przeciwnej stronie mnóstwo będzie takich osób, bez wątpienia, i między innymi dlatego tak często mówię o tej konieczności racjonalności, o też konieczności tej umiejętności prowadzenia racjonalnej dyskusji, między innymi dlatego też nagrywam ten i inne podobne materiały. Ja z mojego doświadczenia również mogę powiedzieć, z dużego polemicznego doświadczenia, również mogę powiedzieć, że takiego wypływu nienawiści, jak właśnie po tym tekście o tym, że krowa jest najszczęśliwsza wtedy, gdy jest na naszym talerzu, nigdy nie doświadczyłem, a naprawdę polemizowałem już z wieloma osobami i co też pan Kowalski zaznacza, jestem, jak moi widzowie doskonale wiedzą, na marginesie życia kościelnego, więc polemizuję ze wszystkimi tak naprawdę, tak? Zarówno z katolickimi apologetami, którzy uważają nas za schizmatyków, jak i z różnego rodzaju innowiercami, jak i z księdzem Natankiem, jak i z różnego rodzaju około tradycjonalistycznymi księżmi i osobami świeckimi. Tak naprawdę ze wszystkimi polemizuję w sumie. To trochę zaskakujące. Dlaczego ja ze wszystkimi polemizuję? No jakoś tak wychodzi. W każdym razie doświadczyłem z charyzmatykami również. Doświadczyłem bardzo wielu różnych środowisk, gdy
w sytuacji, gdy one reagują na krytykę. I jak do tej pory, przed tą sytuacją ze stekiem i krową, najbardziej agresywną grupą, z którą się zetknąłem, byli zwolennicy księdza Natanka. To była najbardziej wulgarna i chamska grupa, jaką w internecie spotkałem. Zaraz za nimi byli tak porówno charyzmatycy i ateiści. Ateiści w okolicy różnych moich debat z ateistami faktycznie też bywa agresywni i tego się w jakimś tam stopniu też spodziewałem, no bo tutaj myślę, że jest to w jakiś sposób zrozumiałe, że gdy ksiądz wchodzi w debatę z ateistami, że to są tak skrajnie różne poglądy, że do również jakiejś tam niechęci dojdzie. Natomiast faktycznie ona bywała tutaj na naprawdę wysokim poziomie, podobnie jak w przypadku charyzmatyków, co już trochę mnie zaskakiwało. Zwolennicy księdza Natanka przebijali wszystko, byli najbardziej chamscy i wulgarni, jak tylko się da. No właśnie, jak się jednak okazało, nie byli jednak najbardziej chamscy i wulgarni. Dużo bardziej chamscy i wulgarni okazali się zwolennicy, empatyczni obrońcy empatii. Okazali się ci, którzy uwielbiają swoje pieski i kotki i oni nie mieli problemu w tym, żeby bombardować mnie codziennie setkami, tysiącami komentarzy w stylu, niech tam ktoś cię zabije, niech zrobią z tobą to i to, jeszcze oczywiście dodając do tego odpowiednie wulgaryzmy. Więc skala tego zjawiska była w tym przypadku naprawdę wyjątkowa. Jestem też ciekaw, czy po moim materiale na kanale pana Kowalskiego pojawiły się jakieś niemiłe, jakieś chamskie komentarze. Ktoś, jakiś troll, może też ewentualnie po tym, jak to powiem, to zrobić. Natomiast podejrzewam, że moi widzowie, tak mi się wydaje, że moi widzowie nie wpadliby na pomysł, żeby wchodzić specjalnie teraz na kanał pana Kowalskiego i pisać mu, że jesteś debilem. Mam nadzieję, żeby nie wpadli na taki pomysł, a jeśli wpadacie na taki pomysł, to weźcie się, ogarnijcie i lepiej idźcie odmówić różaniec, zamiast takie rzeczy robić. Następnie pan Kowalski zaznacza, że 98% społeczeństwa, ludzkości, nawet gdy akceptuje coś, to jeszcze nie znaczy, że to jest moralne. I podaje oczywiście dobre przykłady z niewolnictwem na czele. To, że 98% społeczeństwa w pewnym momencie akceptowało niewolnictwo, nie oznacza, że ono samo w sobie jest moralne. Bez wątpienia dałoby się o niewolnictwie, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Odsyłam, jest kilka materiałów na naszym kanale. Bez wątpienia to jest jasne, że kapłan katolicki nie może stać na stanowisku, że większość czyni prawdę. To jest zrozumiałe. Natomiast i tutaj myślę, że trochę pan Kowalski rozminął się w swojej argumentacji z tym, co chciałem powiedzieć. I wydaje mi się, że jednak jasno to wyraziłem. Tak mi się wydaje. A więc tak, 98% społeczeństwa akceptacja, tutaj chodziło o to, że 98% społeczeństwa akceptuje to, że jemy mięso i to nie jest dowód na to, że to jest coś dobrego, ale jest to wskazówka, że może jednak nie należy żyć człowiekowi za to, że mówi, że to jest dobre, co teraz wszyscy robią i co jest legalne. Może nie jednak nie warto życzyć mu, żeby został brutalnie zamordowany. Tak? To był tutaj ten argument, którego użyłem. Skoro jest to coś, co jest legalne, praktykowane przez praktycznie wszystkich, to dlaczego wzbudza w was to taką nienawiść, gdy ktoś to powie, że jesteście gotowi, najwyraźniej tysiące z was są gotowi życzyć mi brutalnej śmierci, ze względu na to, że powiedziałem coś, co wszyscy robią. Tak? To nie jest argument kluczowy w kontekście prawdy, no bo większość nie stanowi o prawdzie, ale może jednak w kontekście życzenia gruźb karalnych, składania gruźb karalnych w setkach egzemplarzy, to może jednak wskazuje na to, że coś jednak z tym środowiskiem empatycznych obrońców empatii jest nie w porządku. Co ja tutaj sugeruję? Sugeruję, że jest to grupa, która jest głęboko emocjonalnie wzburzona, którą ktoś głęboko emocjonalnie wzburza. Bez wątpienia nie jest to pan Orestes Kowalski, bo widzę, że to jest człowiek, który pracuje nad tym, żeby racjonalnie swoje poglądy przedstawiać i kulturalnie dyskutować. I doceniam, i to jest naprawdę bardzo piękne i potrzebne. I myślę, że właśnie w wielu rzeczach też w tym materiale się będę mógł z nim zgodzić. Ale najwyraźniej są inni w setkach tysięcy, być może
dobrze opłacanych profesjonalistów, którzy pracują nad tym, żeby z tej grupy zrobić nie empatycznych obrońców empatii, tylko właśnie stado dzikich wegan, ludzi rozwrzeszczanych, rozkrzyczanych, gotowych ostatecznie zabijać, tak? Bo na razie życzyć brutalnej śmierci, ale ostatecznie pewnie też żeby zabijać, w sensie podejrzewam, że taka stoi za tym idea. No, to jest dosyć zrozumiałe i łatwo dostrzegalne, że zasadniczo rewolucja tak działa, to znaczy, że mechanizm rewolucyjny wyszukuje sobie coraz to nowe grupy, z których które wykorzysta do tego, żeby w jakiś sposób burzyć porządek społeczny, żeby tam kręcić później jakieś własne interesy. To jest bardzo skomplikowany proces, ale niezależnie od tego, czy spojrzymy na Black Lives Matter, czy na różnego rodzaju ruchy wokół mniejszości seksualnych, wszystkie one działały, czy wcześniej feminizm, tak? Też trochę ten sam mechanizm. Działały jako takie oddolne ruchy, które ktoś wykorzystał, oddolne, właśnie nieoddolne, to znaczy ruchy, które wyglądały na oddolne, które ktoś wykorzystał do tego, żeby ostatecznie rozwalały społeczeństwo, w razie potrzeby nawet doprowadzały do krwawej rewolucji. Moja teoria jest taka, to jest teoria, na którą nie mam w tej chwili dowodów, wynika to tylko z prostej obserwacji. Moja teoria jest taka, że to jest grupa, która też jest przygotowywana na to, żeby zdewastować nasze społeczeństwo w ten czy w inny sposób. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że z tego, co doświadczyłem, a jednak już jakiś tam czas publikuję w internecie, stosunkowo łatwo jest, można krytykować praktycznie wszystko i wszystkich, nawet wokół kwestii mniejszości seksualnych. Nie doświadczyłem tutaj jakiejś wielkiej nienawiści, pomimo tego, że wypowiadałem się w sposób, myślę, że dosyć kontrowersyjny. Na przykład odsyłam do materiału Święty Paweł i LGBT albo niemoralność homoseksualnych aktów. Zachęcam do zapoznania się z nimi. I przeszło to w miarę bez echa. Natomiast wystarczy nawet jednak mało znaczący kanał, jak nasz kanał, to znaczy nie chcę tutaj umniejszać wagi naszego czcigodnego kanału, ale jednak nie jakiś bardzo wpływowy kanał jak nasz. Gdy tylko powie coś o jedzeniu zwierzątek, to nagle właśnie budzi się takie faktycznie, to było stado dzikich wegan, którzy potrafią w tysiącach rzucić się po to, żeby życzyć mi brutalnej śmierci. Moim zdaniem to trudno mi uwierzyć, że ci ludzie tak po prostu jedząc swoją sałatę, tak z natury są tak agresywni. Uważam, że jest to grupa, która została w jakiś sposób jest już od jakiegoś czasu przygotowywana, nakręcana do takiej nienawiści, niechęci po to, żeby być w pewnym momencie wykorzystana w jakichś tam interesach, jak każda rewolucja. Zawsze chodzi o to, że ktoś musi zostać wykorzystany po to, żeby ktoś inny jakiś wielki interes mógł zrobić. Myślę, że ta grupa empatycznych obrońców empatii jest w tej chwili właśnie taką kolejną grupą, która albo już będzie kolejną, albo jeszcze następną, która podobnie jak kiedyś feministki, później Black Lives Matter i mniejszości seksualne spełni taką właśnie funkcję. Wszedłem tutaj trochę w dygresję. Proszę to potraktować jako taką uwagę, moją prognozę. Proroctwo, jeśli chcecie. Zachęcam do polemizowania z tym, ale zachęcam jak najbardziej również do refleksji, szczególnie jeśli jacyś widzowie pana Kowalskiego to będą oglądali. Czy przypadkiem w swoim środowisku nie widzą ludzi sporo, ludzi bardzo nagrzanych emocjonalnie i takich, którzy ewidentnie innych nagrzewają. Próbują wyłączyć to myślenie po to, żeby tylko właśnie kiedyś ich rewolucyjnie wykorzystać. Bo podejrzewam, że takich ludzi łatwo będzie można znaleźć. Dalej pan Kowalski mówi, że emocje odgrywają oczywiście rolę w moralności, to jest w pełni zrozumiałe, że jakąś rolę zawsze będą odgrywały. Czy kosmonauta jest bardziej człowiekiem? To kolejne pytanie, które sobie zanotowałem. To wywodzi się z mojego argumentu,
że człowiek jest czymś więcej niż zwierzę, bo rozumie ogólne pojęcia. Rozumienie ogólnych pojęć sprawia, że możemy tworzyć naukę i sztukę. A więc dzięki temu człowiek lata w kosmos, a pies lata za kiełbasą. I tutaj pan Kowalski robi taki dziwny dla mnie jednak fikołek. Jestem pewien, że nie jest on, nie wynika on z jakiejkolwiek złej woli, tylko wynika z jednak niezrozumienia tego, co zostało powiedziane. Otóż najważniejsze nie jest to, że człowiek lata w kosmos i człowiek nie staje się bardziej człowiekiem przez to, że poleciał w kosmos, bo to jest tylko przykład zastosowania naszego rozumu. Najważniejsze jest to, że jesteśmy zasadniczo obdarzeni rozumem i wolną wolą, że jako gatunek jesteśmy obdarzeni rozumem i wolną wolą, że jesteśmy w znanym nam świecie materialnym, jesteśmy jedynym takim gatunkiem, który posługuje się rozumem i wolną wolą. Rozumem, który potrafi te ogólne pojęcia zrozumieć, co wydaje mi się, że pan Kowalski zrozumiał właśnie, i wolą, która jest w stanie przeciwstawić się naszym instynktom. Psa można wytresować, żeby nie wziął kiełbasy z mojej ręki, jeśli nauczy się go po prostu, że w takiej sytuacji nie można brać tej kiełbasy. Człowieka można natomiast nauczyć, żeby na przykład pościł w piątek. Wiem, że dzisiaj jest piątek, więc nie będę jadł mięsa. To jest moje przekonanie. To jest coś, co wynika z mojej wolnej woli. Nawet jeśli będę bardzo głodny, mogę tej kiełbasy jednak nie zjeść, czy tego steka z tej szczęśliwej krowy. Mogę jednak nie zjeść i krowa będzie musiała chwilę poczekać na to, żeby osiągnąć szczyt swojej szczęśliwości. To oczywiście mówię z przymrużeniem oka. Oczywiście, że krowa, to ten fragment a propos samej szczęśliwości tej krowy oczywiście nawet nie tylko hiperbolą, tylko takim obrazem, tak? Takim chwytliwym obrazem po to, żeby to ten przekaz wszedł mocno. Ten przekaz, że człowiek jest faktycznie czymś innym niż zwierzę, że człowiek faktycznie ma rozum, który rozumie ogólne pojęcia, i wolę, która jest w stanie przeciwstawić się instynktowi. Ten rozum jest w stanie zrozumieć rzeczy nieskończone, wieczne, a więc zgodnie z klasyczną filozofią musi być w nim coś nieskończonego i wiecznego, bo pomiędzy tym, co jest poznawane, a poznającym musi być pewna proporcja, i stąd wiemy na poziomie rozumowym, że mamy duszę nieśmiertelną, że mamy duszę, która rozumie i pragnie wieczności, przez to, ze względu na to, że musi być proporcja pomiędzy poznającym a poznawanym, przez to nasza dusza ma w sobie coś z tego. Tej wieczności. Możemy w ten sposób dowieść na takim poziomie filozoficznym, że nasza dusza ma w sobie coś z wieczności. Ta proporcja to jest rzecz taka fascynująca, tak? Rozumiemy, jak psu pokażemy kość, no to tam jest proporcja. To jest coś podpadającego pod zmysły. Zmysły psa odbierają tą rzeczywistość, jest pełna proporcja. Człowiekowi możemy pokazać nie tylko tą kiełbasę, ale możemy mu mówić o nieskończoności i tam też jest ta proporcja. Psu natomiast nie możemy wytłumaczyć tej nieskończoności, bo tam nie ma tej proporcji, bo w jego duszy nie ma tej władzy, która jest odpowiedzialna za to, żeby ogólne pojęcia zrozumiał. A więc nie jest kluczowe aktualne używanie tej władzy, tylko po prostu jej posiadanie, władzy rozumu i wolnej woli, bo padło ze strony pana Kowalskiego pytanie, czy pies nie powinien być jakoś podobnie warty, albo dlaczego pies jest mniej warty niż człowiek, który jest bardzo głęboko upośledzony i z tej władzy korzystać nie może. A więc to, że człowiek jest zasadniczo zdolny do czegoś, to jest już to, co jest kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że mówimy tutaj o tym, kim człowiek jest. Nie jest najważniejsze używanie w danym momencie. Nie stajemy się mniej człowiekiem przez to, że śpimy. Nie stajemy się mniej człowiekiem przez to, że jesteśmy w jakiś sposób upośledzeni. Nie możemy korzystać z tych władz, które zostały nam dane. Każdy człowiek jest obdarzony rozumem i wolną wolą i to jest źródło bez wątpienia jego szczególnej godności. Wydaje się to
dla mnie zupełnie oczywiste. Jeśli coś tutaj nie jest oczywiste, w sensie, że sam fakt posiadania rozumu i wolnej woli jest już tym źródłem, które sprawia, że nawet na takim prostym, racjonalnym poziomie możemy dostrzec, że jesteśmy czymś więcej niż zwierzęta. Oczywiście my z objawienia wiemy, że jesteśmy też namiestnikami dla tego stworzenia, że mamy nad nim zapanować. Dlaczego nabywa się praw w momencie tej racjonalności, w tym momencie, w którym przekraczamy tą granicę? Znowu jest to wynik, może to być wynikiem prostej, racjonalnej refleksji, to znaczy w tym momencie, w którym rozumiemy ogólne pojęcia, w tym momencie dotyczy nas też faktycznie moralność. Tak, zwierzę po prostu podąża za instynktem, dlatego w teologii katolickiej zwierzę nie popełnia żadnego grzechu. Podąża za instynktem, jest szczęśliwym Bożym stworzeniem. My natomiast mamy to z wielką władzą, z wielką mocą przychodzi również wielka odpowiedzialność. Ze względu na to, że mamy ten rozum, który te ogólne pojęcia poznaje, mamy obowiązek go używać, mamy obowiązek rozpoznać, co jest naprawdę dla nas dobre i faktycznie tym się kierować. I możemy właśnie rozumem rozpoznać, że jest dobrym zarówno dla nas, jak i dla zwierząt, żebyśmy te zwierzęta hodowali. I to jest właśnie, chyba tutaj przechodzimy do tego najważniejszego fragmentu. Może na chwilę lekko jednak odejdę od samego wywodu pana Kowalskiego, bo wydaje mi się, że tu musimy ten kluczowy moment uchwycić. W jaki sposób poznajemy rozumem, że to jest dobre dla nas i dla zwierząt, żebyśmy je hodowali? Najpierw tutaj ważny zarzut pana Kowalskiego, że tam ksiądz to żyje w swojej bańce i na dodatek ma taki bajkowy obraz tych zwierząt hodowlanych. Mówi, że 98% zwierząt hodowlanych jest hodowanych, tam chyba podaję przykład kurczaków na przykład, jest hodowanych w wielkich przemysłowych fermach, gdzie, przepraszam, ewidentnie te zwierzęta są poddane zupełnie nieproporcjonalnym miarom, ilościom cierpienia, gdzie to naprawdę jest ewidentnie patologiczne. To ja też wskazywałem w moim materiale, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. No więc przyznaję się do tego, że nie byłem świadomy tego, że to jest 98% wszelkiego mięsa, które chyba chodziło konkretnie o kurczaki, bo w przypadku różnych zwierząt to będzie trochę inaczej, że to jest aż tak dużo, jak tak spontanicznie bym zakładał, że to jest może 80%. Natomiast widzimy, że to nie jest taka wielka różnica. To znaczy, też bym wychodził z założenia, że ogromna większość jednak tego, na przykład w przypadku kurczaków, mięsa pochodzi właśnie z takich ferm. I jestem w stanie w to uwierzyć, że na takich fermach faktycznie te zwierzęta doświadczają nieproporcjonalnie dużej ilości cierpienia, że jest im zadawane więcej cierpienia, niż jest to konieczne do tego, żeby hodowla zasadniczo osiągała swój cel. A więc spoilerując pytanie z końca materiału pana Kowalskiego, czy uważam, że taka przemysłowa hodowla faktycznie jest nieetyczna, niemoralna? Uważam, że bardzo łatwo może faktycznie być niemoralna. Natomiast również bardzo bym uważał, jeśli chodzi o jakieś prawne próby regulacji, naprawienia tej sytuacji. Uważam, że faktycznie bez wątpienia duża część takiej hodowli faktycznie jest niemoralna. Natomiast sprzeciwiam się temu twierdzeniu, że ja żyję sobie w jakiejś bajce. Uważam, że jak najbardziej ten obraz, który przedstawiłem, jest realny, co też pan Kowalski trochę zaznaczył, gdzie powiedział, że zawsze mówiłem o owcach, a w przypadku owiec faktycznie jest lepiej. Ja nie przez przypadek to mówiłem, bo tak jak już mówiłem, pochodzę z Lubelszczyzny, wychowałem się na wsi i wiem, jak hodowla wygląda. I to nie jest jakiś bajkowy obraz, tylko nie tylko sam to widziałem na własne oczy, ale do dzisiaj mam krewnych i znajomych, którzy się tym właśnie parają. I mam jeszcze kilka lat temu widziałem również taką dosyć dużą hodowlę właśnie jednego z moich krewnych. I to ewidentnie, pomimo tego, że to była duża hodowla, nie pamiętam na jakoś tam, może
może około setki krów. Pomimo tego, że to była naprawdę duża hodowla, to ewidentnie nie nosiła ona znamion tej patologii opisywanej przez pana Kowalskiego. To były moim zdaniem właśnie bardzo szczęśliwe krowy. Tak gdy moje oko, może nie gospodarskie oko, bo gospodarzem nigdy nie byłem synem gospodarza, moje laickie, ale jednak lekko zorientowane oko rozpoznało te krowy, rozpoznało wysoki poziom uszczęśliwienia krów w tej hodowli. I widziałem po prostu w moim życiu, nie tylko w dzieciństwie, ale również kilka lat temu, widziałem wiele takich hodowli. Moi przyjaciele ze szkoły, moi znajomi, moi krewni zajmują się tym do dzisiaj i po prostu wiem, jak to wygląda. Znowu, nie neguję tego, że istnieją takie fermy i być może w przypadku niektórych, które są ewidentnie niemoralne i być może w przypadku niektórych zwierząt, to jest nawet właśnie 98% całego mięsa, które trafia właśnie z takiej fermy. Być może faktycznie tak jest. Faktycznie, jeśli te fermy zorganizowane są w taki sposób, który tym zwierząt zadaje jakieś nieproporcjonalne ilości cierpienia, na przykład te kurczaki gdzieś tam ściśnięte w klatkach, które nigdy w żaden sposób nie wychodzą na zewnątrz. Faktycznie wydaje się to być zupełnie nieadekwatne, nieproporcjonalne i jestem przekonany, że tego typu hodowla jest niekorzystna dla wszystkich. To znaczy, jeśli jest ona zbyt mocno nastawiona na zysk i traktuje się te zwierzęta jako tylko i wyłącznie takie źródło zysku, nie ma w tym tego takiego elementu, powiedzmy, gospodarskiego, tego gospodarza, który faktycznie troszczy się o swoje zwierzęta, tylko właśnie jest taki element, powiedzmy, przemysłowy. To bez wątpienia jest to szkodliwe dla wszystkich, nie tylko dla kurczaków, ale i dla człowieka, bo bez wątpienia jakość tego mięsa też od razu spada, to bez wątpienia jest karmione jakimś dziadostwem i później dla ludzi to też nie jest w żaden sposób dobre. Bez wątpienia to nie jest dobre również dla ekologii, co pan Kowalski wspomina również w swoim materiale. Ekologia to w ogóle jest bardzo ciekawy temat, bo oczywiście w naszym środowisku ekologia kojarzy się od razu z wariatami z ostatniego pokolenia, wylewającymi farbę na dzieła sztuki i pomniki. Ale warto o tym pamiętać, że w wieku XIX pierwsi ekolodzy to byli właśnie katolicy, że to właśnie Kościół i zarówno duchowni, jak i świeccy jako pierwsi zastanawiali się w momencie industrializacji, czy to przypadkiem nie idzie w złą stronę. Jako pierwsi protestowali przeciwko tej takiej radykalnej industrializacji, która zabierała ludziom domy, w sensie takim, że musieli sprowadzać ją w okolice tej fabryki, pracować bardzo długo i mieszkać tam bardzo ściśnięci. I tutaj faktycznie w tym sensie bez wątpienia istnieje taka prawdziwa katolicka ekologia, która tak dostrzega tą harmonię w stworzeniu i próbuje tą harmonię w stworzeniu odtworzyć. Nie mylić tego oczywiście, należy, nie wolno tego mylić z tą ekologią, która dzisiaj jest metodą do osiągnięcia zysków przez konkretne koncerny, wielkie koncerny, które wykorzystują też właśnie takie grupy rozgrzanych, rozemocjonowanych, biednych ludzi po to, żeby swoje wielkie zyski osiągać. A więc nie przez przypadek podałem przykład owiec. Zachęcam tutaj, jeśli jesteśmy właśnie przy temacie ekologii, bardzo polecam panu Kowalskiemu książkę Terapeutyczne beczenie owiec pana Tryjanowskiego. Jest to książka bardzo wartościowa, bardzo ciekawa, w zasadzie pod każdym względem mi sprawiło wielką przyjemność przeczytanie jej. Jest to książka, która właśnie traktuje o hodowli owiec. Pan Tryjanowski jest zasadniczo ekologiem w tym takim prawdziwym tego słowa znaczeniu, to znaczy jest naukowcem, który się tym para i
jest to rzecz naprawdę bardzo, bardzo godna polecenia. A więc to jest dla mnie taki baca, który hoduje owce, to jest dla mnie ten hodowca, o którym mówiłem. Nie mam na myśli przemysłowego hodowcy i takich hodowców nie tylko, że sami hodowaliśmy, mój tato hodował owce, ale również widziałem takich hodowców wielokrotnie, nawet w Niemczech. Kilkakrotnie byliśmy u takiego, powiedzmy, lekko zaprzyjaźnionego hodowcy, z którym trochę rozmawialiśmy, właśnie widzieliśmy to jego wielkie stado. Widziałem, jak to wygląda zupełnie na własne oczy i nie wiem, ile procent owiec pochodzi z jakiego chowu, natomiast wydaje mi się, że owce faktycznie trudniej byłoby hodować na taki sposób przemysłowy i wydaje mi się, że właśnie ich hodowla jest wybitnie dobra, terapeutyczna, również ekologiczna w tym takim dobrym, prawdziwym znaczeniu tego słowa. Pojawia się ciekawe pytanie pana Kowalskiego. Dlaczego zwierzęta cierpią, skoro nic z tego nie mają? Mówiono o tym, że katolicy odpowiadają na pytanie, dlaczego człowiek cierpi, jak pogodzić dobrego Boga, istnienie dobrego Boga z cierpieniem człowieka, ale nie odpowiadają w ogóle na to pytanie, dlaczego zwierzęta cierpią. Że nie odpowiadają w ogóle, to myślę, że nieprawda. Mi w moich materiałach na pewno zdarzyło się przynajmniej jednym zdaniem na ten temat odpowiedzieć. Rzecz jest w pewnym sensie prosta. Jest i prosta, i trudna zarazem. Otóż jest to kwestia całego systemu. To znaczy, żeby ten system, który widzimy teraz, żeby on dobrze działał, zwierzęta muszą być motywowane, są motywowane w tym systemie, który mamy, zarówno nagrodą, jak i karą. Tak? To jest tak samo w naszym przypadku. Jesteśmy za zrobienie czegoś, co jest korzystne dla nas. Jesteśmy nagradzani przez nasz organizm i coś, co jest dla nas w jakiś sposób niebezpieczne, jest nam sygnalizowane przez jakieś nieprzyjemne sygnały. Jest to mechanizm, który działa zarówno w przypadku człowieka, jak i w przypadku zwierzęcia. Człowiek jest oczywiście samoświadomy, a więc zastanawia się również, dlaczego cierpi, rozumie również ten czas, w którym cierpi i zadaje sobie to pytanie, dlaczego jest to faktycznie potrzebne. I na to pytanie odpowiadają i filozofie, i oczywiście religia również na to pytanie odpowiada. Natomiast zwierzęta oczywiście tego pytania zadać sobie nie mogą, odbierają po prostu bodźce, a więc żyją w sposób bezrefleksyjny, po prostu zgodnie z tym mechanizmem. I teraz, czy jest w tym coś złego, czy jest w tym coś nieadekwatnego, że dobry Bóg stwarza właśnie taki system funkcjonowania, w którym zwierzęta, aby chronić swoje życie, odbierają negatywne bodźce. Czy jest w tym coś nieadekwatnego i złego? Ja nie widzę w tym nic nieadekwatnego i złego. I jeśli pan Kowalski uważa, że jest w tym coś nieadekwatnego i złego, to proszę o wykazanie mi tego, dlaczego. Dlaczego, wyjaśnienie, dlaczego jest w tym, dlaczego widzi w tym coś nieadekwatnego i złego? Dlaczego miałoby się to kłócić z dobrocią Boga? Czy uważa pan, że jedyny system, który byłby godny dobrego stwórcy, to jest taki system, w którym stworzenia nic nie odczuwają, odczuwają tylko pozytywne bodźce. Jeśli miałyby odczuwać tylko pozytywne bodźce, w jaki sposób miałyby unikać tego, co jest niebezpieczne dla ich zdrowia i życia? Czy nie jest to przypadkiem po prostu najprostsze rozwiązanie? W sensie prostota jest czymś, to może nie brzmieć tak, jak powinno. Prostota jest wielką zaletą. Rozumiemy, że jeśli proste rozwiązanie jest skuteczne, to jest bardzo dobre. Tak? Gdy Pan Bóg stwarza świat, oczywiście może go stworzyć na mnóstwo różnych sposobów, natomiast stwarza go w ten sposób, że kieruje się konkretnymi prawami i widzimy na przykład te prawa, które rządzą tym światem, na przykład to, że jeśli jakieś rozwiązanie jest skuteczne, a proste, to jest niezwykle dobre, bo prostota oznacza oszczędność energii. A więc uważam, że takie rozwiązanie, w którym zwierzęta reagują na negatywne bodźce, jest rozwiązaniem
bardzo energooszczędnym, bardzo dobrym. Uważam, że jest po prostu korzystne. Także i czy jest tym coś złego, że krowa odczuje ból po to, żeby, nie wiem, schować się do obory, bo jest jej zimno? Czy jest w tym coś złego? Ja w tym nic złego, niemoralnego, nieadekwatnego nie widzę. I być może to nie jest dla pana, nie będzie dla pana Kowalskiego oczywiste, zrozumiałe. To tak jak święty Tomasz, gdy zadaje sobie pytanie o zło, to odpowiada od razu naturalnie o złu moralnym, mówi. A zło w kontekście cierpienia to jest dla niego tylko takie zło przez analogię, takie zupełnie drugorzędne zło. I tak, ja też tak myślę, że tym złem jest zło moralne, natomiast cierpienie jest po prostu elementem systemu, dobrym elementem systemu, bardzo dobrym elementem systemu, który co do zasady jest bardzo energooszczędnym i skutecznym systemem ochrony przed niebezpieczeństwami. Odpowiadając już na ostatnie pytanie pana Kowalskiego, czy ksiądz uważa, że lepiej nie wspierać hodowli przemysłowych? To zależy, co pan ma dokładnie na myśli przez nie wspierać. Uważam na pewno, że należy wspierać takie małe, rodzinne, ekologiczne w tym dobrym znaczeniu tego słowa hodowle biznesu. Uważam, że to jest naprawdę zdrowe dla wszystkich właśnie. Zdrowe zarówno dla człowieka, dla zwierząt, jak i dla całości, dla środowiska, znowu nie w sensie tych wariatów z ostatniego pokolenia, tylko w sensie całości Bożego stworzenia. Tak, uważam, że to jest niezwykle korzystne. Bardzo bym natomiast uważał na jakieś próby takich regulacji prawnych, że musimy przepisać, że kurczak musi mieć tam tyle i tyle przestrzeni, bo doświadczenie pokazuje, że takie regulacje bardzo często osiągają efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego i że ci hodowcy tylko coś tam poprzestawiają, że to ostatecznie wyjdzie jeszcze gorzej, tylko po to, żeby te przepisy zostały spełnione. Natomiast jak najbardziej uważam za niemoralne hodowanie zwierząt w takich warunkach, w których przysparza się im zupełnie niepotrzebną ilość cierpienia. Uważam, że jest to szkodliwe dla wszystkich i uważam, że taką hodowlę powinno się promować, która jest faktycznie dobra dla wszystkich, że taki prawdziwy hodowca, właśnie taki baca, faktycznie jest tak jak ojciec dla tej swojej trzody. Przez analogię, ale jednak, że faktycznie to, że jest on hodowcą, jest dobre zarówno dla zwierząt, jak i dla samego hodowcy, jak i dla wszystkich innych ludzi. I może jeszcze na koniec jeden drobny argument, o którym pewnie pan Kowalski wielokrotnie słyszał, ale może nie jednak w tym kontekście, w kontekście zjadania tych zwierząt. Nawiązując do tej prostoty rozwiązań. Proste rozwiązania, proste i skuteczne rozwiązania są dobre, bo są proste i skuteczne. A więc jedzenie mięsa jest dobre, bo jest proste i skuteczne. Jest to ten bardzo prosty sposób na to, żeby uzyskać wszystkie te potrzebne substancje odżywcze. A skoro coś jest proste, to jest energooszczędne. A skoro jest energooszczędne, to oznacza, że daje przewagę temu, kto z tego korzysta. I uważam, że naturalnie społeczeństwo, które chciałoby być społeczeństwem wegańskim, po prostu nie przetrwa, bo nie przetrwa konkurencji, bo da się bez wątpienia dostarczyć wszystkich składników odżywczych również w inny sposób, natomiast będzie wymagało, te rozwiązania będą wymagały tyle trudu i zachodu, będą dużo mniej energooszczędne i pewnie pod wieloma aspektami również mniej korzystne dla samych zwierząt. Zaraz do tego wrócę. Będzie to mniej energooszczędne, więc będzie to bardziej trudniejsze do wykonania, a więc ostatecznie takie społeczeństwa okazują się słabsze niż te, które korzystają z dobrych i prostych metod. Jeszcze ta jedna myśl a propos tego, dlaczego hodowla jest dobra również dla zwierząt. No znowu nie myślimy teraz o hodowli kurczaków, które żyją 2 tygodnie w klatce i później są 2 tygodnie, to pewnie nie ile, nie wiem, tam muszą żyć, te żyją rok, dwa pewnie. I później są zażynane i siedzą cały czas w tej klatce. Nie, oczywiście nie o tym mówię. To jest właśnie ten patologiczny przykład, o którym mówiłem wcześniej. Natomiast jeśli spojrzymy właśnie na takiego baca, dlaczego jest to dobre dla zwierząt? Bo zwierzęta spełniają swoje instynkty.
mogą więcej spełnić swoich instynktów dzięki temu, że jest ich więcej. To jest dobre dla zwierząt. Tak, zamiast tego, że mamy w Polsce 100 owiec, to możemy mieć 100 tysięcy owiec. To jest dobre dla populacji owiec. To jest dobre dla owieczek. Ja życzę owieczkom, żeby było ich jak najwięcej i chciałbym, żeby w Polsce było 10 milionów owiec. Nie wiem, czy to jest racjonalne, w sensie, czy to nie, nie mam pojęcia, jakie liczby są tutaj faktycznie możliwe, ale i nie w oczywiście w zamkniętych w klatce, owca w klatce to w ogóle dziwna perspektywa, ale właśnie takich wypasanych przez hodowcę, który faktycznie o te owce dba. I wtedy rozumiemy, że to jest dobre dla tych owiec. To, że one, że ich jest dużo, że one mogą sobie hasać po tych pastwiskach. Dla populacji owiec to jest dobre, po prostu, tak? Jeśli nie będziemy jeść tych owiec, no to będziemy mieli owce w zoo, tak? I będzie tam 15 sztuk, może nie, no może będzie w Polsce właśnie 100 sztuk owiec, tak? I będą gatunkiem zagrożonym wymarciem prędzej czy później, bo będzie trzeba miejsce robić na fabryki waszych wegańskich produktów spożywczych. Tu trochę ironizuję, ale właśnie te bardziej skomplikowane, mniej energooszczędne środki, one będą się mściły oczywiście, tak? I będziecie mieli tam te 3 owieczki w zoo i 10 gdzieś tam w jakimś rezerwacie, a zdrowe katolickie społeczeństwo miałoby 10 milionów owieczek na stokach, szczęśliwych owieczek ze szczęśliwym bacą i szczęśliwymi konsumentami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.